Wadowicach odbyły się finały małopolskie 23. edycji turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Na znakomicie przygotowanych obiektach MKS Skawy Wadowice przez dwa dni rywalizowało blisko 110 drużyn z całego województwa. Gospodarze stworzyli uczestnikom doskonałe warunki, za co należą się im i Urzędowi Miasta w Wadowicach szczególne podziękowania. To było prawdziwe święto młodzieżowego futbolu, godne miana największej tego rodzaju imprezy w Europie, organizowanej przez Polski Związek Piłki Nożnej. Stawiamy przede wszystkim na dobrą zabawę, na to, żeby zachęcać młodych piłkarzy i piłkarki do tej aktywności fizycznej, do gry w piłkę, bo to jest bardzo ważne. Gramy w trzech kategoriach wiekowych. Gramy w kategorii U8, U10 i U12. I wiadomo, no, U8 to już jest... No to jest zabawa, to jest początek tej pięknej przygody, którą wszyscy mamy nadzieję zakończy się gdzieś w kadrze, a może gdzieś w klubie ekstraklasy na przykład. 10 lat, 12 lat, tutaj już ta piłka jest na troszkę wyższym poziomie. Wiadomo też, z roku na rok to się zmienia. Piłka i piłkarze, to wszystko, można powiedzieć, rozwija się falami, falowo, a więc raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale zawsze ten poziom jest satysfakcjonujący. I przykładem mogą być zawodnicy, którzy grają już w kadrze. Przecież Arkadiusz Milik, Piotrek Zieliński, prawda, czy Sebastian Szymański, Paulina Dudek, bramkarka Paris Saint-Germain. Oni wszyscy zaczynali w tym turnieju. To jest początek wspaniałej przygody dla wszystkich młodych piłkarzy i piłkarek w tym kraju. Bardzo ważną ideą to jest w ogóle zaszczepić futbol w umysłach tych młodych ludzi. Rywalizację to jest piękna rzecz. Na pewno jest to też okazja rekrutacji dla trenerów, którzy tutaj licznie przybyli. Są to trenerzy Akademii Młodych Orłów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Są trenerzy Małopolskiego Związku Piłki Nożnej wszystkich drużyn młodzieżowych. Także obserwujemy, patrzymy, zachęcamy. To jest taki bardzo ważny element zaszczepienia tego futbolu w sercach tych młodych ludzi. Poza tym, co ważne, to nie tylko tutaj jest futbol, to są tutaj różne place zabaw. Zorganizowaliśmy kilka konkursów sprawnościowych, piłkarskich, strzelanie do bramki, kapkowanie, techniczne jakieś zabawy. Każdy uczestnik ma wypełniony dzień z piłką. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogłem tutaj przybyć na wspaniały turniej piłkarski organizowany przez Małopolski Związek Piłki Nożnej. Ponad 60 drużyn, fantastyczna sprawa i mam nadzieję, że dostarczy wszystkim fantastycznych wrażeń sportowych. I myślę, że to jest najważniejsze. Natomiast zawsze były turnieje organizowane przez czy to kluby, czy Wisłę Kraków, czy inne kluby w całej Polsce, jak również i przez związki piłkarskie i zawsze stały na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że wiele talentów właśnie jest odkrywanych na takich turniejach. Zakończenie rywalizacji oznaczało dla zwycięzców prawo gry w ogólnopolskim finale na PGE Narodowym, który zostanie rozegrany 16 czerwca przed meczem Polska-Niemcy. W kategorii U10 zwyciężyły dziewczęta z SP w Wierzchosławicach i chłopcy z NSP w Zelkowie. Do Warszawy pojadą też wyłonieni mistrzowie U12, SP3 Zakopane dziewczęta i ZSO Zator chłopcy. W kategorii U8 mistrzami Małopolski zostały zespoły SP Piotrowice dziewczynki i KS Dąb Zabierzów Bocheński chłopcy.